Jak zatem mają przekazać wiedzę jeszcze młodszym? No właśnie, jeśli sami nie dostaliśmy edukacji seksualnej, jeśli w naszym życiu, w naszym związku, małżeństwie ten temat jest przemilczany, trochę zakładamy, że no partner się domyśli, tak. Partnerka się domyśli, jak to ma być. Jak są problemy, to zagryzamy zęby i udajemy, że nic się nie stało w imię utrzymania rodziny, tak. Związku, poświęcamy się niejako. No to jak mamy przekazać pozytywne nastawienie i wiedzę na temat seksualności naszym dzieciom? Ja właśnie mam wrażenie, że nie ma jak tej wiedzy pozytywnej przekazać, bo to jest właśnie tak, jak mówimy, że dorośli nie byli uczeni na temat edukacji seksualnej, nie znają tego języka, sami się czują zakłopotani, bo często nie potrafią się komunikować seksualnie ze swoimi partnerami czy partnerkami. I jeśli przychodzi później do nich taki nastolatek, który po prostu, czy nawet dziecko mniej, młodsze, próbując zadawać pytania, to taki rodzic ma prawo czuć się zakłopotany. I ja z jednej strony rozumiem tego zakłopotanego rodzica i od tego powinna być szkoła, żeby tych rodziców odciążyć. I ta edukacja seksualna powinna być obowiązkowym elementem programu nauczania. Niestety nie jest, bo edukacji seksualnej w naszym kraju nie ma, a przedmiot wychowanie do życia w rodzinie w żadnym stopniu nie zapełnia tej edukacji. Natomiast to, co jest dla mnie jakimś problemem, to to, że rodzice, nawet jeśli zauważają, że sami nie potrafią na ten temat rozmawiać, kiedy na przykład chcieliby poruszyć się z nastolatkiem temat antykoncepcji, to zastanawiają się kilka razy, jak powiedzieć o tej prezerwatywie, czy jak ją wyjąć z opakowania, żeby im się właśnie ręce nie trzęsły, to ja z kolei to się jakby zastanawiam się, dlaczego odmawiają tego szkole. I zdarza się tak, że czy to są takie szkoły, lata, gdzie rodzice plany na najbliższą przyszłość, na najbliższy rok, główne idee, które ja służyć będzie, które przyświecać będą tej prezydenturze, te obietnice, które już zostały wypełnione, te obietnice, które przed prezydentem, by wypełnić obietnice z kampanii wyborczej. No i oczywiście to, co dzieje się dla dobra Polski w tym wymiarze wewnętrznym, w tym wymiarze Grupy Wyszehradzkiej, w tym wymiarze również polityki prezydenta względem Unii Europejskiej i też w wymiarze międzynarodowym. Oczywiście ostatnie spotkanie w ramach Światowych Dni Młodzieży też pokazało nam wielką rolę Polski, wielką rolę chrześcijaństwa w budowaniu cywilizacji, łacińskiej cywilizacji chrześcijańskiej. Nie sposób nie zauważyć tego, co dzieje się w Europie, o czym już tutaj mówiliśmy, a jest wielkim starciem się dwóch cywilizacji. Cywilizacji chrześcijańskiej z cywilizacją muzułmańską, gdy mówimy o wielkiej islamizacji Europy. Ten kwadrans pozostawiam również do Państwa dyspozycji, byśmy jako rodzina Radia Maryi, jako ci, którzy słuchają Radia Maryi na co dzień, słuchają teraz, mogli usłyszeć i mogli zapamiętać, czy też zwrócić szczególną uwagę na to, co Państwa zdaniem jest istotne w tym roku i to, co będzie istotne na przyszłość. Prosimy Pan Minister Adam Kwiatkowski. Przede wszystkim chciałbym podziękować Ojcu i Radiu Maryja za tą możliwość spotkania z rodziną Radia Maryja i za to, że z Panią Minister Sadurską możemy dzisiaj tutaj w Toruniu być, dzielić się naszymi doświadczeniami, dzielić się tym, co już udało się Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zrealizować. Jesteśmy rok po objęciu przez Pana Prezydenta funkcji Prezydenta, rok po ślubowaniu, które złożył Zgromadzeniu Narodowym. To jest pierwszy etap pięcioletniej kadencji. Ten etap, ten pierwszy rok to jest etap w realizowaniu tych obietnic, które Pan Prezydent i tych deklaracji, które Pan Prezydent złożył Polakom. Przecież z Polakami zawierał, można powiedzieć w pewnym sensie, jakąś umowę czy kontrakt. Mówił ojciec przed chwilą o takich
ważnych wyznacznikach tego pierwszego roku prezydentury, o których już dzisiaj rozmawialiśmy, czyli o tych wydarzeniach, które ogniskowały zainteresowanie całego świata. Szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży, przecież liczba dziennikarzy, którzy byli akredytowani na szczycie NATO i na Światowych Dniach Młodzieży, to są setki, a można powiedzieć, że tysiące dziennikarzy z całego świata, często z takich państw, których naprawdę rzadko kiedy ci dziennikarze docierają do Polski. I można powiedzieć, że z jednej strony to jest wielki sukces pana prezydenta, właśnie rezultaty tego szczytu NATO to zwiększenie bezpieczeństwa, ta obecność Paktu Północnoatlantyckiego w Polsce, wprowadzenie NATO do Polski, również udział żołnierzy Stanów Zjednoczonych w tym batalionie, który będzie stacjonował w Polsce. Z drugiej strony to jest pokazanie Polski całemu światu jako miejsca, gdzie można organizować duże uroczystości, czy duże spotkania, czy duże konferencje, na których są wszyscy najważniejsi przywódcy świata, albo na których są miliony młodych ludzi, że to jest miejsce bezpieczne, że to jest miejsce, do którego warto przyjechać, warto je zobaczyć, bo Polska jest po prostu piękna, bo ci pielgrzymi mogli też przecież zapewne w większości przypadków, będąc w Polsce, pierwszy raz zobaczyć, jaka Polska jest piękna, a to, że te Światowe Dni Młodzieży wpisały się akurat w rok, w którym obchodzimy 1050-lecie chrztu Polski, to też jest rzecz, którą warto byłoby w tym miejscu podkreślić. Jeśli na to wszystko jeszcze spojrzymy przez pryzmat odbudowywania pozycji Polski na arenie międzynarodowej, nie tylko w tym zakresie bezpieczeństwa, ale również w tym zakresie relacji dwustronnych, Grupa Wyszehradzka, mówię o tym pani minister, format państw ABC, czyli Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, dwustronne doskonałe kontakty pana prezydenta z tymi przywódcami państw, to mamy odbudowę wizerunku i siły Polski. Mamy już politykę, w której Polska jest liderem tej części Europy i tej części świata. Te działania międzynarodowe będą oczywiście kontynuowane. Wspominaliśmy, w najbliższych dniach przyjeżdża do Polski prezydent Kazachstanu. Pan prezydent będzie w Kijowie, będzie w Dubrowniku, będzie brał udział w Zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. To też bardzo ważne, bo tam jest możliwość spotkania się z wieloma przywódcami innych państw. Tam dochodzi do wielu rozmów bilateralnych i one w przyszłości będą procentować, ale to też kwestia spotkań, które są planowane z przywódcami państw Bliskiego Wschodu. Tam dzisiaj dochodzi często do tych sytuacji, które też trafiają na czołówki wszystkich stacji radiowych, telewizyjnych czy na strony gazet. I to jest jakby aspekt tych kolejnych kontaktów międzynarodowych, to też aspekt kwestii gospodarczych, kwestii rozwoju relacji dwustronnych, wsparcia dla polskiego przemysłu, dla polskiej gospodarki, bo to ma prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy i to ma prowadzić do tego, by Polacy nie musieli wyjeżdżać z Polski, by szukać tego bezpieczeństwa ekonomicznego, o którym też w trakcie naszego spotkania rozmawialiśmy. Ja myślę, że podsumowując te kwestie polityki międzynarodowej, warto wspomnieć, bo jest to z pewnością sukces prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy, to budowanie wspólnoty i zachęcanie Polaków za granicą do tego, by być aktywnym, by zabierać głos w sprawach Polski, by bronić dobrego imienia Polaków, ale też, jeszcze raz to powtórzę, by występować w interesie Polski wtedy, kiedy ważą się jej
losy. Tak było w przypadku szczytu NATO i Polacy z Kanady, i Polacy z Wielkiej Brytanii i z innych miejsc na świecie apelowali i w jakimś sensie wywierali nacisk na rządy państw, w których mieszkają, właśnie po to, by ta obecność wojsk Paktu Północnoatlantyckiego była w tym rejonie Europy większa. I myślę, że ten szczególny rok 2016, rozmawiamy przecież, ojcze, dopiero właściwie w jego połowie, jeszcze wiele miesięcy przed nami, jeszcze wiele się wydarzy, ale on jest też takim momentem, w którym zaczynamy już poważne przygotowania i rozmawiamy już też o tym, jak ma wyglądać rok 2018, jak ma wyglądać setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, bo przecież to kolejna wielka data historyczna i ta polityka historyczna, która jest tak ważna dla pana prezydenta, właśnie jego obecność w tych wszystkich miejscach, gdzie ta historia się tworzyła, ale też kontynuowanie działań, które były podejmowane przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, choćby takich jak kwestia związana z żołnierzami wyklętymi czy niezłomnymi, właśnie jak te ostatnie dni związane z powstańcami i z powstaniem warszawskim. To wszystko nas prowadzi do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i to kolejne wielkie wydarzenie, które jest przed nami, o którym z pewnością jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać, bo to też taki moment, w którym nie tylko mówimy o tym, że pamiętamy i pamiętamy, dzięki komu tą niepodległość odzyskaliśmy, ale to też taki moment do tego, żeby można było Polskę pokazać, żeby można było pokazać, że jesteśmy z tej Polski dumni, że mamy wiele osiągnięć i że właśnie ta rocznica i ten, że ta rocznica daje nam możliwość pokazania Polski, tak jak dały nam taką możliwość Światowe Dni Młodzieży czy szczyt NATO, który się w Polsce odbywa. Pani minister. To ja bardzo bym chciała podziękować za też za możliwość dzisiejszego programu. Dziękuję słuchaczom, którzy dodzwonili się i rozmawiali z nami. Dziękuję za te słowa i pozytywne i słowa ciepłe, ale też dziękuję za te słowa krytyczne, które też się pojawiły. No też weźmiemy je sobie pod uwagę, też postaramy się, żeby Kancelaria Prezydenta i urzędnicy w Kancelarii Prezydenta pracowali jak najlepiej. Pan minister powiedział o takich kwestiach zagranicznych na podsumowanie. Ja może skupię się na kilku takich sprawach dotyczących polityki krajowej. Rozmawiamy praktycznie w rocznicę wyboru pana prezydenta, w rocznicę złożenia ślubowania przez pana prezydenta, w dokładną rocznicę powołania ministrów. Tak uważam, że to jest z jednej strony bardzo dobry termin, ale z drugiej strony nie powinno się dokonywać w ciągu roku pierwszego takiego podsumowania, bo to, co z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, kiedy co niektóre media próbowały w ciągu jednego roku rozliczyć całą pięcioletnią kadencję pana prezydenta, to takie troszkę niezrozumienie. W ciągu tego jednego roku i tak wiele rzeczy z programu pana prezydenta udało się zrealizować. To, o czym pan prezydent mówił, czyli te najważniejsze projekty ustaw, wiek emerytalny, kwota wolna od podatków, frankowicze, ale również program 500+, sześciolatki, ochrona ziemi, to są te wszystkie aspekty z programu pana prezydenta, które bądź to już są prawem, albo też pan prezydent skierował je do Sejmu i czekają na rozpatrzenie. Pan prezydent, startując w wyborach, miał taką wizję zmian potrzebnych w Polsce. Te zmiany są realizowane i będą realizowane, ale też
mamy świadomość, że wszystkiego nie da się wprowadzić w jednym momencie, nie da się wprowadzić wszystkiego od razu, że bardzo często to jest pewnego rodzaju proces. To, co pan prezydent na pewno będzie robił w czasie kadencji, w czasie następnych lat, to oczywiście dalsze spotkania z ludźmi. Pan prezydent dalej będzie aktywnie jeździł do Polaków, będzie wypełniał to zobowiązanie, że chce odwiedzić każdy powiat w Polsce. Więc to na pewno będzie realizowane. Pan prezydent chce też dalej kontynuować to, o czym bardzo często mówi na spotkaniach z Polakami, a mianowicie chce kontynuować politykę zasypywania podziałów pomiędzy Polską A a Polską B, jak to się zwykło mawiać, wyrównywaniem szans pomiędzy tymi wszystkimi, którzy mieszkają w dużych aglomeracjach, w dużych miastach, a ludźmi z małych miasteczek i wsi, dlatego że pan prezydent ma taką świadomość, że bez zniwelowania tych różnic nie da się w Polsce odbudować wspólnoty. I to cały czas pan prezydent podkreśla, że wszystkim obywatelom, niezależnie od ich stopnia zamożności, pochodzenia, miejsca zamieszkania, należy się szacunek. A przez ostatnie lata, wielu z nim te tak zwane elity okazywały pogardę, więc należy z tym skończyć i to będzie takie przesłanie, takie działanie pana prezydenta na kolejne lata. Bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do naszego studia, za podjęcie tego tematu, podsumowania pierwszego z pięciu lat prezydentury prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Naszymi gośćmi państwa Małgorzata Sadurska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gorąco i serdecznie dziękuję za przybycie do studia i za to spotkanie. Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Straszne. Czasami studenci mi opowiadają jakieś takie historie tego, co obserwowali na zajęciach zastosowania do życiowej dzięki mi się jeżdżą. Własnie się jeżdżą na wiedzę. W tych właśnie mniejszych miejscowościach jest jeszcze gorzej. Osoby są w jakichś tam większych ośrodkach, ale też mają bardzo ograniczone dostępy. No i co dalej? Ten temat homoseksualności w większości rodzin, rodziców, dzieci, tak jak na dzieci, nie się w ogóle pojawia, bo nie było. Przecież jednak statystycznie może się okazać, że akurat nasze dzieci jest homoseksualne, czy to jest właśnie w tym skutku, więc jeżeli obserwujemy albo brak komunikatów, albo komunikatów homofobicznych, albo polimerytowych, to bardzo, bardzo mocno wchodzimy w tym potęgu tego rozwoju seksualnego. Który kiedyś uderzył, zastanawiam się, jak to w ogóle się dzieje, że osoba, która zastosowała przemoc fizyczną wobec ucznia cały czas pracuje w takiej szkole.
Sprawy psalmodia po drugich niż porach niedzieli i uroczystości. Kogo witamy na naszym programie? Henryka Sosnowca. Boże Wejrzyku, wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Uczeń na rachunek sumienia. Jedną z najbardziej wspierających osób w szkole. Często znacznie bardziej niż inne osoby w tej szkole pracują, że młodzież do niego przychodzi po poradę, po pomoc, po wsparcie w ogóle w zrozumieniu siebie. I on jakby tutaj nie zmiłuj się nad nami, Panie. Podkrzyżyliśmy przeciw Tobie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij litośnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody od wszelakiej broni nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądzie, Tobie wspólnie śpiewać będzie, Boże w Trójcy niepojęty, święty, na wiek wieków święty. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka. Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z siedeł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje Cię swoimi piórami. Pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest buglerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej. Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby 1000 padł u boku Twego, 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom. Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą Cię nosili na rękach, aby stopy nie uraził okami. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie,
Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywać, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan cię okryje swoimi piórami. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieku. I wzrastaliśmy w jakimś tam przekonaniu, że jest to koronaż, to jest coś niedobrego, to potem w jaki sposób mogę te 20 czy 30 lat życia zmienić. Przypomina mi się też taka sytuacja, którą miałam stosunkowo niedawno. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, my czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie, słodyczy i nadzieja nasza win. Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litości. O słodka Panno Mario. Amen. Serdeczne Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy Ojcu Benedyktowi, wszystkim z nami współmodlącym się. Życzę szczęśliwej Bogu. Wcześniej absolutnie nie powinno się interesować temat, nie istnieje. To istnieje i to bardzo mocno. Istnieje i to bardzo mocno. Takie założenie, że... Dziękuję Państwu za wspólne spotkanie w rozmowach niedokończonych, za wspólną modlitwę. Po północy spotka się z Państwem ojciec Piotr Detlef, 23:45. Też badania wskazują, że w życiu płodowym ten rozwijający się płód podejmuje różne... Skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Oczekiwanie na szczęście wieczne nie zwalnia nas z trudu uczynienia świata sprawiedliwszym i bardziej nadającym się do życia, powiedział ojciec święty Franciszek. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie papież nawiązał do niedzielnej Ewangelii. Chrystus przytacza w niej trzy przypowieści poświęcone czuwaniu. Jezus wyjaśnia, że oczekiwanie na ostateczne spotkanie z Nim powinno pobudzać do życia pełnego dobrych uczynków, mówił ojciec święty. Po modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do trudnej sytuacji w Syrii. Zaznaczył, że bezbronni ludzie, w tym wiele dzieci, giną na wojnie w Syrii również z powodu obojętności i braku woli pokoju ze strony rządzących. To niedopuszczalne, podkreślił ojciec święty. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Do stóp pani Jasnogórskiej przybyła 71. pierwsza pielgrzymka rybnicka. Jej tegorocznym hasłem były słowa miłosierni jak ojciec. Wraz z pielgrzymką rybnicką dotarła także pielgrzymka archidiecezji katowickiej. Górnicy przynieśli ze sobą dar dla sanktuarium, świecę wykonaną z węgla. W Zuzeli w województwie mazowieckim odbyły się dziś obchody 115. rocznicy urodzin prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego sprawowana była msza święta w intencji jego rychłej beatyfikacji. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz łomżyński. Kiedy przychodzą osoby dorosłe na te kabinety, nie do końca wiedzą, jak są zbudowane. Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów w Szczecinie rozpoczęła badania 14 ludzkich szkieletów, które odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych w Jaworniku Ruskim koło Przemyśla. Są to najprawdopodobniej ofiary ukraińskich nacjonalistów z lat 40. ubiegłego wieku. Genetyk dr Andrzej Ossowski zaznacza, że trzeba sprawdzić płeć ofiar, oszacować wiek, dowiedzieć się, jakie mają obrażenia. Następnie, jak zaznaczył, rozpoczną się badania genetyczne. Naukowcy apelują też do rodzin i krewnych ofiar zbrodni wołyńskiej o oddawanie materiału porównawczego do Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. Skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej będzie znany 5 września. Chcemy, by jej członkowie reprezentowali wszystkie środowiska polonijne, zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dodał, że w przyszłości będzie zabiegał o zwiększenie środków na Polonię z ponad 60 do 100 milionów złotych. Polonijna Rada Konsultacyjna, która będzie doradzać Izbie w sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą, została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu na początku lipca. Kilka dni temu Senat zdecydował o poszerzeniu jej składu z 15 do 16 osób. Jej zadaniem będzie m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią. Spontaniczność i otwartość papieża były wyzwaniem dla funkcjonariuszy BOR. Byliśmy jednak na to przygotowani, powiedział wiceszef BOR pułkownik Jacek Lipski. Dodał, że podczas wizyty Ojca Świętego Franciszka nie doszło do żadnego incydentu, który zagroziłby jego bezpieczeństwu. 5 osób zginęło po zderzeniu 2 samochodów, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę koło Obornik w województwie wielkopolskim. W szpitalu jest 8-letnie dziecko. Jak poinformował rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej Sławomir Brandt, w miejscowości Dąbrówka Leśna na prostym odcinku drogi zderzyły się 2 samochody osobowe, które następnie stanęły w ogniu. Ogień strawił BMW i częściowo objął także Opla. W gospodarstwie w gminie Mielnik na Podlasiu wykryto ognisko afrykańskiego pomoru świń, poinformował w komunikacie Główny Inspektorat Weterynarii. To 6 ognisko tej choroby u trzody chlewnej w Polsce. Wszystkie wykryto w województwie podlaskim. Wirus nie jest groźny dla ludzi. Organizacja dżihadystyczna Państwo Islamskie przyznała się do ataku w Charleroi w Belgii, gdzie napastnik ranił w sobotę maczetą 2 policjantki. Sprawcę zidentyfikowano jako 33-letniego obywatela Algierii, znanego policji z przestępstw pospolitych. Szef Komisji Europejskiej w wywiadzie dla Der Tagesspiegel zaapelował do Turcji, by nie odchodziła od fundamentalnych praw człowieka, jak wolność prasy i wolność słowa. Szef Komisji podkreślił, że Ankara powinna respektować te wartości, skoro toczą się właśnie negocjacje z Unią Europejską dotyczące zarówno zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Turcji, jak i wspólnych rozwiązań kryzysu imigracyjnego. Z kolei szef austriackiej dyplomacji jest przeciwny otwarciu kolejnych rozdziałów w negocjacjach o przystąpieniu Turcji do Unii Europejskiej. Nie ma warunków do dalszych rozmów, powiedział w wywiadzie dla austriackiego dziennika Kurier. W związku z nieudaną próbą puczu z 15 lipca w Turcji aresztowano blisko 90 członków personelu sił specjalnych, poinformowała turecka agencja prasowa. Na początku sierpnia ta sama agencja poinformowała o aresztowaniu 11 komandosów, którzy mieli schwytać prezydenta podczas próby wojskowego zamachu. Co najmniej 15 osób zginęło w wyniku gwałtownej powodzi, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę w stolicy Macedonii. W mieście trwa akcja ratunkowa, a służby poszukują 6 osób. Według policji do szpitali z obrażeniami trafiły 22 osoby.
Siatkarki plażowe Monika Brzostek i Kinga Kołosińska od zwycięstwa rozpoczęły występ w grupie A turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro. Polki pokonały Amerykanki 2-1. Brzostek i Kołosińska debiutują w olimpijskiej rywalizacji. Są też pierwszym kobiecym duetem w siatkówce plażowej, który wystąpił w igrzyskach. Kacper Majchrzak awansował do półfinałów pływackiego wyścigu na 200 metrów z stylem dowolnym w igrzyskach olimpijskich. W eliminacjach uzyskał 15 miejsce. Był to skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Jak przenieść niezasłużonych? Aby przenieść groby komunistycznych dygnitarzy z Powązek, potrzebne są zmiany w prawie. Obecnie zgodę musi wyrazić rodzina. Szczegóły w naszym dzienniku. Nowy nuncjusz w Polsce o miłowaniu Jana Pawła II. Pomódl się za ojczyznę. W naszym dzienniku spis miejscowości oraz parafii, w których sprawowane są msze święte w intencji Polski. Blokowanie dekomunizacji. Władze Warszawy mają specjalny system uniemożliwiający dekomunizację stołecznych ulic, alarmuje Filip Frąckowiak. Były to wybrane problemy, temat, artykuły z codziennej prasy polskiej. Chcę wiedzieć. Tutaj znowu wchodzi ten temat jednak uczenia przez modelowanie. Jeżeli w domu rodzinnym. Drodzy słuchacze, kochana rodzina Radia Maria, wszyscy, którym zależy na pięknej, Bożej przyszłości naszej ojczyzny. O nas i do nas powiedział kiedyś święty Jan Paweł II, jesteście podobni do ewangelicznego siewcy i doświadczamy tego, co ci siewcy mogą zrobić. Przekuwając dobre natchnienia w czyn, uczyniliśmy wszyscy razem wiele przez lata posługi z naszymi mediami. Bardzo wiele. Jednak nigdy nie wolno spocząć, wpaść w samozadowolenie. Przecież mamy jeszcze bardzo dużo, wiele do zrobienia w rodzinach, w Polsce, tam gdzie jesteśmy. Także wśród Polonii i z Polonią w różnych krajach. Niezwykle ważnym jest, by zaczynać od dzieci i młodzieży. Kto myśli na rok do przodu, często to powtarzam, sieje zboże. Na 10 lat i więcej sadzi las. Daleko w przyszłość kształtuje dobrze dzieci i młodzież. Kształtować, wychowywać, to ma być wychowanie, przemienianie serc, kształtowanie umysłów i charakterów. Inaczej to jest tylko wychów. Niezwykle ważnym jest, by pomóc dzieciom i młodzieży. Nie zmarnujcie tych szans. Każdy z rodziców i każdy z was, kochane babcie i dziadkowie, do pracy, do roboty właśnie dla dzieci i młodzieży. Pociągnijcie ich jeszcze wzwyż bardziej. Pokażcie im drogę. Wy już dużo poznaliście w życiu. Z naszej strony dla młodzieży najbliższe propozycje, powiedzcie im o tym, to warsztaty dla młodzieży od trzeciej klasy gimnazjum wzwyż. Media, muzyka, śpiew, kultura, troska o ojczyznę, polityka, taniec. Prowadzą to naprawdę ludzie oddani i bardzo dobrzy w tych dziedzinach. Warsztaty od 25 do 27 sierpnia, a dla muzykujących, śpiewających od 24 do 27 sierpnia warsztaty muzyczne z bardzo dobrymi muzykami. Wszystko to w kampusie akademickim przy tak zwanym porcie drzewnym w Toruniu. Zapisy i informacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Telefon 56 610 7200. Jest to w dziekanacie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a więc dziekanat podaje telefon 56 610 7200. Kochani, ostatnio podczas Światowych Dni Młodzieży zobaczyliśmy piękną młodzież, która zadała kłam propagandzie, takiej dołującej nas propagandzie, że młodzież jest zła. Taka młodzież, jaką widzieliśmy,
to wielka nadzieja dla Kościoła, Polski, świata, dla każdej rodziny. Bardzo cieszy młodzież kochająca Pana Boga i Polskę, niejednokrotnie nazywana przez zorganizowane lewactwo ksenofobami, nacjonalistami, czy nawet faszystami. Często ta młodzież swoje poglądy, miłość do ojczyzny na różny sposób manifestuje. I zwracam się do tej kochającej młodzieży, do rodziców tej kochającej młodzieży, do dziadków, tej młodzieży pragnącej dobra naszej ojczyzny. Mówimy do was, wchodźcie w politykę, nie bójcie się. Wchodźcie w politykę, by mądrze i z miłością służyć rodakom, ojczyźnie. Wbrew temu, co niejednokrotnie doświadczała ojczyzna, rodacy od ludzi nazywających się politykami, a w rzeczywistości byli szkodnikami, zaprzeczeniem prawdziwego służenia, prawdziwej polityki. Nie wolno nam się tym zniechęcać. Także politykę trzeba uzdrowić. Trzeba myśleć o przyszłości ojczyzny. Jeśli kochacie Polskę, to służcie jej, ale do tej służby trzeba się dobrze przygotować przez dobre studia politologiczne. Służcie w polityce, ale trzeba się przygotować u kompetentnych, kochających ojczyznę mistrzów i przez formację osobowości. Nie wystarczą tylko studia, dostać dyplom. Potrzeba stać się arystokratą ducha. Wzorce mamy, także w naszej najnowszej historii. Stać się takim, albo przynajmniej podobnym do tych najpiękniejszych Polaków. Jeśli chcesz organizować, kształtować nasz naród, jeżeli chcesz służyć dobrze ojczyźnie i chcesz, żeby była piękna, wybieraj dobre studia, dobrą politologię. Jeszcze raz mówię, politykę też trzeba uzdrowić, a uzdrowią ludzie światli, z prawymi sumieniami, wspaniałymi osobowościami. Uzdrowią tacy politycy, tacy dziennikarze, tacy twórcy kultury. Dlatego też założyliśmy uczelnię, aby w tej uczelni byli mistrzowie, którzy nie są skażeni jakimś lewactwem. Ta uczelnia to Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Zaglądajcie na portal www.wskasi.edu.pl. Jest tu politologia, a w niej na licencjacie polityka społeczna i ludnościowa, polityka międzynarodowa, marketing polityczny, na magisterskim stopniu bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Jest dziennikarstwo wyróżnione jako jedyne z uczelni, tak wyróżnione przez Komisję Akredytacyjną. Takie specjalności. Wyróżnieni jesteśmy, chociaż przecież nas nie kochają. Chociaż pracują nad tym, żebyśmy nie mieli dobrego imienia. A jednak, to też powinno nam wiele powiedzieć. Są studia licencjackie, magisterskie, jest kulturoznawstwo. Przeróżne. Patrzmy, szukajmy dobrych uczelni. Szukajmy, pomóżcie młodzieży. A do młodzieży zwracamy się. Zechciejcie służyć Polsce. Zróbcie z waszego życia cudowną przygodę służby narodowi, tak jak najlepsi służyli w historii. Może kogoś interesuje, jak nasi studenci z zatrudnieniem po studiach stoją. Otóż według badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spośród wszystkich uczelni mamy 5. miejsce, jeżeli chodzi o zatrudnienia po studiach. Liczymy na was. Mamy wiele do zrobienia w Polsce. Pomóżcie młodzieży. Młodzież to jest przyszłość. Ostatnich kilka dziesięciu metrów przedziła, a ja to są i na dobytkini, dobrocznie tam prowadząca przez ostatnich kilometrów przedmiotów Amerykanka Nowego, a właśnie nie wiadomo, które świetne gości byli.
Barcelona, Kolumbijska Federacja, Unia Fonsiota, Wypadku trafiła do szpitala, przy tym rozmawiała z ludźmi odchybująco. Z kolei w Polsce siatkarze wygrali z oficjalami Sojuza w pierwszym meczu tej kreki po grupie B, blisko Jorge Aleiro. W kolejnym spotkaniu biało-czerwoni zmierzą się we wtorek z Irańczykami. W grupie B postępują także Rosjanie, Argentyńczycy i Kubańczycy. Zresztą się stanie, że mamy spotkanie już w pierwszym rundzie olimpijskiego turnieju. 25-letni rodzinnik, który w tym roku z powodu kłopotów zdrowotnych ma zagrać wcześniej tylko dwa mecze, a szybciej w zimnym lewo za Czerwonego. 7-5-1-6-6-7. Janowicz jest 174 w rankingu ATP, wygrywał 37. Mecz otwarcia przy pojedynczej przegrał także w sobotę Agnieszka Radwańska i na koniec. Młody medalista olimpijski skoczył w Włoszech, Stanton Kurwa, w momencie polskim kluczokom bez nadużnej właśnie sposób na radzenie sobie ze stresem przed startem. Jeden potrzebuje psychologa, drugi nie potrzebuje psychologa, jeden potrzebuje posłuchać głośno muzyki, żeby się pobudzić, drugi potrzebuje poczytać książkę przed startem, żeby gdzieś tam się wyciszyć. Każdy jest inny, ale wydaje mi się, że każdy, kto jedzie na igrzyska, jest dobrze przygotowany, bo to są naprawdę bardzo mocno wyselekcjonowane osoby, które przeszły przez systemy kwalifikacji, bo tak. Dwie minuty po północy. Tu Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Do ponad miliona zebranych w Stambule na wielkiej manifestacji poparcia dla władz po niedawnej próbie puczu. Kara śmierci nie stosuje się w Europie, ale jest to w USA, Japonii, Chinach. Większość państw ją stosuje, powiedział Erdogan, który już bezpośrednio po nieudanym przewrocie z 15 lipca mówił o możliwości przywrócenia najwyższego wymiaru kary w Turcji. Została ona zniesiona w 2004 roku w ramach starań na kary o członkostwo w Unii Europejskiej. Zwolennicy prezydenta skandowali w czasie wiecu kara śmierci. Ponad 20 osób zginęło w wyniku miejscowych gwałtownych ulew i powodzi, do których doszło w stolicy Macedonii, Skopie i okolicach. Ponad 50 osób zostało rannych, kilka jest poszukiwanych. Ulewy, którym towarzyszyły porywisty wiatr o prędkości ponad 70 km na godzinę i uderzenia piorunów nawiedziły północno-wschodnie przedmieścia w stolicy, powodując osunięcia terenu i lawiny błotne. Zniszczone zostały setki domów i samochodów. Wiele dróg jest nieprzejezdnych. Świadkowie mówią, że ludzie tonęli uwięzieni w samochodach czy domach pod naporem chmur, wody i błota. Poniedziałek ogłoszono w Macedonii dniem żałoby narodowej. To bezcenny dar, który ratuje ludzkie życie, a latem wielu honorowych dawców krwi jest na urlopach. Dlatego lekarze apelują, by każdy, kto jest zdrowy, oddał krew, której teraz szpitale bardzo potrzebują. Można to zrobić w wielu miejscach, na przykład w stacjach krwiodawstwa lub w specjalnych autobusach, gdzie znajdują się przenośne gabinety, mówi dr Hanna Skaryszewica, szefowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Społeczeństwa w Poznaniu. Zachęcam Was do oddawania. Faktycznie latem bywa więcej wypadków. Ludzi potrzebujących jest sporo. Apeluję, dawcy, przyjdźcie i oddajcie tą swoją bezcenną krew. Ci, którzy robią to regularnie, wiedzą, że w ten sposób mogą uratować komuś życie.